Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, Pan nie zrozumiał mojej wypowiedzi. Otóż samorządy były tak konsultowane, że projekt ustawy dzisiaj zabrania im zlecenia swoim zakładom komunalnym wywóz odpadów z własnej gminy, a efekt jest taki, że one zanim się przygotowały, powołały te zakłady, wyposażyły w sprzęt, ba nawet sprzęt europejski. I teraz okaże się, że przegrają przetarg. Przegrają przetarg, rok wygra firma, która będzie wywoziła nieczystości, a potem zostawi gminę ze z tym całym bałaganem i powie: gmina, sobie radźcie. Chodzi o to, żeby zakład, którego właścicielem jest gmina, mógł własnemu zakładowi zlecić tego typu kwestie. Jak pan mówił, że były konsultacje, to pytam się, dlaczego te sprawy nie zostały uwzględnione? Dlaczego samorządy nie biorą także udziału podczas prac nad projektem ustawy? Panie marszałku, to raczej prośba do pana, aby dopuszczać te podmioty, bo potem są tego typu sytuacje, jaką przytoczyłem z obornik wielkopolskich, i samorządy mają w tej sprawie rację. Trudno się z tym nie zgodzić. Ja dlatego nie bez kozery zapowiedziałem nowelizację ustawy składaną przez Sojusz Lewicy Demokratycznej w tej kwestii, aby dopuścić możliwość bezprzetargowego... Panie pośle, sprostował pan wypowiedź, pan minister odpowie. Panie marszałku, tylko ostatnie zdanie. Ale ostatnie aby mogły zdanie. Samorządy zlecić właśnie wykonanie tym zakładom, teraz, do których powołałem. Teraz już dziękujemy.